No, cześć! Jedziemy z tym koksem. Prosiliście w komentarzach o wideo ze zwrotami po niemiecku imprezowymi. Ja wam dam dla was coś podwójnego. Z filmu Izzy i Ozzy, który ma miejsce w Berlinie, gdzie gra dwójka naprawdę fajnych młodych ludzi. Komedia, polecam. Wyciągnę wam parę zdań ze sceny delikatnie miłosnej i łóżkowej i ze sceny imprezowej, więc dwa tematy, które się ze sobą łączą i które na pewno wam się przydadzą. Jedziemy. To będzie scena łóżkowa Izzy i Ozzy. Ta dziewczyna pochodzi z bardzo bogatego świata i chce trochę zmusić swoich rodziców do tego, żeby jej dali hajs, który jest przeznaczony na jej dorosłe życie, na jej karierę kulinarną, a jej rodzice tego nie chcą, więc ona próbuje wejść w taki niby związek z tym Ozzy, żeby zmusić swoich rodziców. Ten chłopak jest bardzo zaskoczony, że ona słucha takiej muzyki, jaką znalazła u niego w radiu samochodowym. I teraz jak się spotykają na imprezie, to mówi: Du kannst nicht so tun, als wäre es normal, dass ein Mädchen wie du so eine Underground-Mucke wie Jedi Mind Tricks hört. Du kannst nicht so tun, als wäre es normal. Dass ein Mädchen wie du Underground-Mucke wie Jedi Mind Tricks hört. Nie możesz tak się zachowywać, jakby taka dziewczyna jak ty słuchała muzyki undergroundowej. I tutaj mukę, przyznaję, że sama nie znałam tego słowa na początku, jak przyjechałam do Niemiec, bo to taki zwrot bardzo slangowy i bardzo młodzieżowy, więc ta muzykę, pamiętajcie, mówi się mukę. Mamy scenę, w której Izzy zaprosiła Ozziego do mieszkania, żeby udać scenę miłosną przed swoimi rodzicami z tym chłopakiem z gorszego świata. No i teraz oni są w domu, czekają, aż ci rodzice wrócą i chcą przyciągnąć uwagę tych rodziców. Ja, wir müssen ein bisschen. Tak, musimy trochę auf uns aufmerksam machen. Musimy trochę zwrócić na siebie uwagę. Ey, ich will dich auch nicht zu irgendwas hier drängen. Ey, ich will dich auch nicht zu irgendwas hier drängen. Ey, ale ja nie chcę cię tutaj do czegoś zmuszać albo do czegoś pchać. Das muss richtig authentisch sein, ja? To musi być naprawdę autentyczne. Okay, dann üben wir. No to poćwiczmy. Wow, was denn? War doch deine Idee. Ja. Was denn? War doch deine Idee. No co? To przecież był twój pomysł. Kannst du mich bitte richtig asozial küssen? Czy możesz mnie pocałować tak asozial? Asozial. Odjechanie patologicznie, aspołecznie, asocjalnie. Degenerat. Jak degenerat? Ja myślę, że najlepiej tutaj aspołecznie. Czy możesz mnie tak aspołecznie? Pocałować, tak, odjechanie, a społeczne degenerat, ludzie z marginesu. To by się zgadzało, bo ona jest z takiej, wiecie, szlachty wyższej, takich z tych bogatych ludzi, wyżej ustawionych, wyższej klasy społecznej, a on w tym filmie jest przedstawiony jako tak, z jakiejś biedniejszej klasy społecznej, degeneratów. Jak to było? Ludzie z marginesu. Pamiętajcie o tym słowie halt.
Ono w najezdni, jak jesteśmy, to oznacza stój, stać. Ale jak pojawia się między słowami, na przykład tutaj, ona mu tłumaczy. Asozialhalt. Dodaje to halt. Ono ma po prostu tylko potwierdzać to słowo, które ona powiedziała. To asozial, że no takie, to jest takie no. Tak patologicznie, tak jakoś asocjalnie, tak odjechanie. Potem powtarza to i mówi asozial halt einfach. Znowu to halt, które niewiele znaczy, tylko to, że podkreśla to, no po prostu tak jakoś asocjalnie, tak wiesz, tak odjechanie, tak crazy. Ich kann nur gut küssen, tut mir leid. Umiem tylko po prostu całować, dobrze, przykro. Jest mega słodki film, podoba mi się strasznie. Obejrzyjcie go koniecznie. Ja go już raz widziałam, a teraz jak wybierałam dla was scenę, to co jakiś czas po prostu siedziałam i go oglądałam, zamiast po prostu tylko wybierać tę scenę, wkręciłam się. Ona to mówi, dlaczego tak warum drückst du mich so? Dlaczego tak mnie naciskasz na ścianę? Du küsst voll komisch. Du küsst voll komisch. To jest typowy taki język nastolatków w Niemczech, że voll komisch. Ty całujesz tak mega dziwnie. Ich küsse überhaupt nicht komisch, ja. O, i dodają jeszcze często to ja. Zresztą tak samo jak w polskim, takie tak. Kuss to jest jeden pocałunek, a całować, pocałunki, küssen. Ich küss überhaupt nicht komisch, ja? Że ja wcale nie całuję dziwnie, tak? Nie? Co? Ja wcale nie całuję dziwnie, tak? No jest taki trochę asocjalny. Ich hatte mal eine Freundin, ja, die mochte mich gar nicht, die war nur mit mir zusammen, weil ich so gut küssen konnte. Ich hatte mal eine Freundin, die mochte mich gar nicht, die war nur mit mir zusammen, weil ich so gut küssen konnte. Miałem kiedyś dziewczynę, która mnie wcale nie lubiła i była ze mną tylko dlatego, bo potrafiłem tak dobrze całować. Okej. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Tak. Okej. Okay. Ja dann. Drück mich entgegen, proszę. Oj, znowu halt. Ona, no dobra, no to już no jak zrób po swojemu, ale chodź, bo zaraz rodzice wejdą. No to dann drück mich halt gegen die blöde Tür. No to, no dobra, no to pchaj mnie na te głupie drzwi. Znowu to halt w środku zdania. Ja. Te dziki pocałunki węża. Oni są tacy świeży w tej scenie. Tryska chemią ten film. Ja zawsze po takich filmach lubię oglądać, potem poczytać w internecie, czy coś piszą na przykład, czy potem ta para miała jakiś romans. O, i tutaj mamy te właśnie określenia w takich tych klamrowych, nawiasach klamrowych. Ozi easy atmet aus, że as easy wydycha powietrze. O, albo tutaj poprawiła się. Räuspert sich. Przyznaję, że nie znałam tego określenia. Lass mich doch mal machen. No daj mi porobić. No daj, ja zrobię. Okay, ja, ist ja gut, ist ja gut. Was machst du? Ich zieh meine Schuhe aus. Die lass mich bitte. Oh. Kommst du klar? Ossi atmet durch, że bierz oddech. Kommst du klar? Radzisz sobie? Wszystko ok? Dajesz radę? So bescheuert. Takie pojebane. Takie odjechane. Takie chore. Das ist das bescheuertste, was ich je gemacht habe. To jest najbardziej pojebane, odjechane, co kiedykolwiek robiłam.
Po tym odcinku, jak go obejrzycie, koniecznie włączcie sobie po prostu też ten film. Koniecznie. Ich bin mal rückwärts in den Drive gefahren. Lass ihn mich zurückwärts. A on też odpowiada jakby na to, że ja też kiedyś zrobiłem coś odjechanego. Ich bin mal rückwärts in den McDrive gefahren. Że wstecz wjechałam do McDrive'a. No i tu teraz wejdzie ojciec. Za chwilę. So, jetzt reicht's. Kannst du mal anklopfen? Es reicht, Isabel, ja! I teraz wpada stary. So, jetzt reicht's. No dobra, teraz starczy tego, koniec z tym. A ona do niego, kannst du mal anklopfen? Czy możesz pukać? A on znowu, es reicht, że starczy tego. Starczy. Ey, vorsichtig mal! Wie zu einem Affen! Hör doch auf! Ossi und ich sind ein Paar, findet euch damit ab. Ossi und ich sind ein Paar. Ossi i ja jesteśmy parą. Ich sind ein Paar, findet euch damit ab. Veräppeln kann ich mich selber. Du glaubst nicht, dass wir ein Paar sind? Veräppeln kann ich mich selber. Veräppeln. Mi się kojarzy to zawsze ze słowem jabłko. Apfel. Veräppeln. Robić w konia. Że on, ona mówi, jesteśmy parą. A on coś kuma, że ona go próbuje ściemniać i mówi, veräppeln kann ich mich selber. Że konia to mogę robić się sam. Du glaubst nicht, dass wir ein Paar sind. A ona, nie wierzysz w to, że jesteśmy parą? Oh, Ossi, bleib hier! Nur weil du nicht verstehen kannst, dass sich zwei Menschen verlieben und deswegen zusammen sind. Stimmt, Jentschalt. Nur weil du nicht verstehen kannst, dass sich zwei Menschen verlieben, tylko dlatego, że ty nie możesz zrozumieć, że dwie osoby się kochają und deswegen zusammen sind. I dlatego ze sobą są. Gibt's aber. Es gibt Frauen, die mit Männern zusammen sind, weil sie sich in sie verliebt haben. Ich weiß, das ist nicht so dein Beuteschema. Es tut mir leid. Entschuldigung. Okay, also es ist nicht so. Es tut mir leid. Ich hab bloß kurz... Ich zieh zu Ossi. Was? Ich zieh zu Ossi. Od czasownika ausziehen. Samoziehen. Przeprowadzam się do Ossiego. Także tak. W tym odcinku znajdziecie parę zwrotów... bardzo slangowych, bardzo młodzieżowych, ze bardzo współczesnego i obecnego filmu niemieckiego, gdzie występują młodzi aktorzy i jest używany typowy, aktualny język. Więc jest to dla Was super ćwiczenie, żeby posłuchać takiego języka obecnego, jak jest używany na ulicach i sprawdzić, czy będziecie go rozumieć. Pod filmem, na przykład w Netflixie, macie możliwość włączenia sobie języka niemieckiego lub polskiego. Pamiętajcie, że scenę możecie zawsze powtarzać na nowo i sobie odsłuchiwać. Ja dla Was przygotowałam parę zdań takich flirtowych, występujących w scenie łóżkowej tutaj. A w kolejnym odcinku zobaczycie sceny też z tego filmu, typowo imprezowe. Gdyby Emanuel nie może w spokoju jeść chipsów, bo wie, że będzie to słychać na filmie. Nie? Będziesz jadł na tortillę chipsy ze sosem meksykańskim.